witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, dzień dobry, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Przypominam, że jesteśmy w miesiącu maju i już zbliża się do końca pierwsza dekada tegoż miesiąca. Podkreślam, miesiąca życia, miesiąca miłości, miesiąca matur, miesiąca pierwszych komunii świętych, miesiąca, który wnosi w nasze życie tyle, tyle radości. To słońce cudowne, majowe słońce, te rozśpiewane ptaki, te drzewa, które powoli zaczynają się zielenić, to wszystko w jaki sposób nas ożywia po tym właśnie śnie zimowym, po takiej tej właśnie może nieraz i depresji, która rodzi się nie tylko dlatego, że mieliśmy właśnie taką zimę, trudną zimę, ale depresji, która też ma powód ten pandemiczny, bo przecież to, że musimy siedzieć w domach, to, że chorujemy, to, że boimy się, to, że szczepimy się, to wszystko na pewno nie jest takie twórcze, nie jest takie optymistyczne. To wszystko troszeczkę, mówiąc takim językiem obrazowym, nas dołuje. Dlatego też popatrzmy na miesiąc maj, popatrzmy na to wspaniałe słońce, popatrzmy na Matkę Najświętszą, posłuchajmy ją. Ona zwraca się do nas jako nasza matka, ona daje nam nadzieję, ona jako ta matka pięknej miłości, ona jako ta matka każdej i każdego z nas tuli nas do swojego serca i daje nam te właśnie nadzieję, której na co dzień tak bardzo, proszę Państwa, nieraz nam brakuje. Miesiąc maj, miesiąc nabożeństw majowych, przypominam codziennie w kościele o godzinie 18 czy 17, zależy od parafii, śpiewamy litanie do Matki Bożej, śpiewamy pieśni maryjne. Oczywiście przed wystawieniem Świętym Sakramentem, ewentualnie jesteśmy też w plenerze przy kaplicy, czy po prostu w plenerze w tym pięknym właśnie naszym suwalskim krajobrazie, czy krajobrazie Suwalszczyzny, siebie w jaki sposób realizujemy jako ludzie maryjni, jako naród maryjny, jako my, którzy właśnie jesteśmy w niej zakochani po uszy, a może nawet jeszcze i wyżej, jak to niektórzy mówią, aż po czubek głowy. Niech więc ten miesiąc maj będzie dalej takim cudownym miesiącem. Cieszmy się, że takiego miesiąca doczekaliśmy i że w takim miesiącu żyjemy i że taki właśnie miesiąc jest naszym udziałem. Poza tym, kochani, warto zwrócić uwagę, że wciąż jesteśmy w okresie wielkanocnym, tak? Ten okres wielkanocny został zrodzony ze świąt wielkanocnych, najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, świąt zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale tak jak wszystko ma swój początek i ma swój koniec, tak samo okres wielkanocny. On rozpoczął się i wkrótce się skończy. Tak, kochani, już niedługo, od dzisiaj, za tydzień, będzie niedziela, którą określamy niedzielą świąteczną, czyli niedzielą w niebo wstąpienia Pańskiego. Pan Jezus, jak wiemy, po zmartwychwstaniu od razu do nieba nie odchodzi, pozostaje na ziemi przez 40 dni. W tym czasie spotyka się z apostołami, z uczniami, z ludźmi, a na koniec ze świętym Pawłem, jak on sam określa siebie jako poronionym płodem. Dlatego też właśnie zbliża się ten koniec już pobytu Pana Jezusa na ziemi. On odejdzie do nieba, pożegnają go apostołowie. On odejdzie po to, nie żeby nas zostawić sierotami, ale po to, żeby przygotować nam miejsce. Powie wyraźnie, że idę po to, żeby dla was przygotować wam miejsce i nie zostaje bez, my bez niego nie zostajemy, on bez nas nie pozostaje, on jest w naszym sakramencie, on jest w Słowie Bożym, on jest podczas Komunii Świętej, on jest wtedy, gdy gromadzimy się w jego imię. Dlatego też za tydzień niedziela w niebowstąpienie, a potem, proszę Państwa, już za kolejny tydzień, czyli będzie to już koniec okresu wielkanocnego, niedziela zesłania Ducha Świętego. Damy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, czyli Duchowi Świętemu. Przypominam, są trzy osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Potem tydzień po niedzieli zesłania Ducha Świętego oddamy cześć całej Trójcy Świętej, czyli i Bogu Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ale na to jeszcze musimy poczekać. W każdym razie pamiętajmy o tym, że wraz z okresem wielkanocnym kończy się okres spowiedzi wielkanocnej. Proszę Państwa, no właśnie ten okres pandemiczny trochę nam utrudnia realizację tych zadań takich chrześcijańskich, ale spróbujmy pamiętać o tym, żeby właśnie w jakiś tam sposób, w jakimś tam kościółku, kościele, w jakiejś parafii, żeby spełnić ten obowiązek spowiedzi wielkanocnej, bo on oczywiście troszeczkę został nadwyrężony, bo oczywiście nie możemy chodzić do kościoła, albo nie chodzimy, bo jest wciąż dyspensa o niedzielnym przysięgu.
Świętej. Dlatego też postarajmy się jakoś tak, zechciejmy pogimnastykować się, żeby ten czas właśnie spowiedzi wielkanocnej był też czasem, który dotyczy każdej i każdego z nas. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, bardzo proszę, by to uczynić w najbliższym czasie, a mamy na to jeszcze 2 tygodnie. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela, jest to 6. niedziela zwykła, przepraszam, jest to 6. niedziela wielkanocna, jest to 9 maja i gdy będziemy, bądź też gdybyliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie kto miłuje, będzie zachował moją naukę, a mój ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje moich słów, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech nie trwoży się serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem, odchodzę i przyjdę znowu do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli. Jeżeli gdy się to stanie, kochani, jak słyszeliśmy Chrystusa, On powoli nas przygotowuje do niedzieli zesłania Ducha Świętego, więc mówi tak, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, oczywiście w swoim czasie o Duchu Świętym, ale jeszcze bardzo jedno ważne zdanie, Jezus mój, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, nie tak jak daje świat, ja wam daję, niech nie trwoży się wasze serce, ani nie lęka, zobaczmy, Chrystus nas pociesza. Nas, ludzi skłatanych, nas, ludzi, którzy mamy tak wiele problemów, nas, ludzi zestresowanych, nas, ludzi zapracowanych, nas, ludzi schorowanych, nas, ludzi ogarniętych tą właśnie paniką pandemii. On mówi, żebyśmy się nie lękali, żebyśmy się nie trwożyli, bo właśnie On jest po to, żeby nas pocieszać, On jest po to, żeby dawać nam nadzieję, On jest po to, żeby po prostu być z nami, a poprzez to, że On jest z nami, On właśnie jest tym, który zwycięża, który pozwoli na to, że pokonamy wszelkie trudności i wszelkie sprawy, które nasze życie komplikują. Oczywiście korzystamy z Jego pokoju, Chrystus powiada do nas, że daje nam pokój, zechciejmy ten pokój od Niego przyjąć, ten pokój, który nie taki, jaki daje świat, ale ten pokój, który jest miłością, ten pokój, który nie jest zbudowany na orężu, który nie jest owocem wojny, niszczenia, ale ten pokój, który jeszcze raz podkreślam, jest wyrazem miłości, tej miłości, którą daje nam Chrystus, tej miłości, którą nam On okazał poprzez swoją śmierć, poprzez swoje cierpienie i poprzez zmartwychwstanie, swoje zmartwychwstanie. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Zechciejmy na ten pokój otworzyć nasze serca, nasze życie i nasze dusze i po prostu nas, ludzi, którzy wierzymy w Niego i wierzymy Jemu. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.